Cześć, witajcie na kanale Remo Testuje. Dzisiaj będzie malowanie tym oto agregatem malarskim. Jest to agregat Yato YT82-562. Tutaj są wszystkie dane, tak się on prezentuje. Tak wygląda w zestawie. Agregat przychodzi w kartonie, mamy do niego wszystkie akcesorium, pistolet z dyszą, dysza, którą tutaj mamy od Yato, jest to 517, do tego jest jeszcze przeduszka 60, którą mam, ale nie będę jej używał. Oczywiście jest sitko do farby, wszystko jest, tak się tutaj prezentuje i uruchamiamy. Pierwsze uruchomienie. Tutaj mamy pokrętło od ciśnienia. Pistolet mamy nabity, 150 bar. Szczelność układu jest sprawdzona na wodzie, nic się nie leje, teraz dokręciłem, bo mi się tutaj lało na pistolecie, więc tak on się prezentuje, za chwilę będę nim malował. Farbą, którą będę dzisiaj malował, to jest farba, którą już ostatnio malowałem, czyli to jest Architect 200 od Fasta. Tym razem nie będzie to ani Wagner PP90, ani Graco GX21, będzie to Yato. Także zapraszam do obejrzenia filmu do końca. We'll be right back.
Więc tak, jestem po malowaniu pierwszej warstwy farbą Fast Architect 200. Wyszło całkiem fajnie. Zaraz wam to pokażę. Tutaj mam już przygotowane na drugą warstwę. Oczywiście przestało blokada działać. Nie da się tego tutaj zaczepić, więc nie wiem dlaczego. Tutaj to wam pokażę tak. Tutaj to powinno wejść, to wyskakuje, nie trzyma, więc odpada. Natomiast blokada tutaj fajnie działa. To jest oryginalna przedłużka 60 cm. Będę ją używał do drugiego malowania. To jest taka pierwsza rzecz, która nie działa już po pierwszym użyciu. No i oczywiście ta dysza jest wysokociśnieniowa. Musiałem na 200 bar jeszcze rysowało, więc zmieniłem dyszę na moje dysze z Graco. O, tutaj widzicie, jak to jest pomalowane. To jest pierwsza warstwa. Za chwilę będę malował drugą warstwę. Dysza to jest 515 Graco na przedłużce, bo ja tutaj mam trochę rzeczy, tu mam jakieś płyty, tu mam jakieś meble, jakąś kuchnię, więc tutaj muszę pomalować po prostu ten sufit, bo inwestor chce, znaczy inaczej, stolarze przychodzą blat montować, więc tutaj muszę to pomalować, a że ten sufit jest taki duży, to muszę go przynajmniej pomalować, jakoś tu muszę sobie poradzić z tym, tak? Kuchnię tu pomaluję, do tego dźwięka ten sufit, tak mi się wydaje, i później będę to spróbował jakoś łączyć albo coś, nie wiem. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, bo tutaj trzeba sobie, muszę tu obrobić to. Miałem tego nie obrabiać, a jednak muszę to obrobić, więc kolejny problem. I tak to tutaj wygląda. Tak wygląda ściana pomalowana. Oczywiście tutaj nie ma gładzi zrobionych, są to tynki gipsowe, przeszlifowane i tylko zagruntowane i pomalowane. Także tak to wygląda tutaj. Agregat moim zdaniem spisuje się na razie, to jest pierwsze użycie, dobrze. Nie chcę go jakby zachwalać, zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast rzecz, która już nie działa, no to jest to, aczkolwiek mój kolega z Niemiec, Hardwork, który dużo maluje agregatami, w ogóle demontuje te te zabezpieczenia spustu. Także tutaj chyba też to będę musiał zdemontować. No i dysza ta, która była oryginalna, to po prostu no maluje, ale na strasznie dużym ciśnieniu. A wiadomo, że lepiej malować na mniejszym, bo mniejsze zużycie farby i tak dalej. Więc ja się przerzuciłem na Graco. We'll be right back.
A więc tak, malowanie mamy zrobione tak, żeście widzieli, dwie warstwy na suficie i na jednej ścianie, bo tak nas inwestor prosił. Natomiast reszta będzie malowana w późniejszym czasie, bo musimy tutaj jeszcze inne prace wykonać. Co do agregatu malarskiego Jato, generalnie nie mam większych zastrzeżeń, maluję przede wszystkim, to jest chyba najważniejsza informacja, czy ma ciśnienie, jest szczelny, tutaj jest regulator ciśnienia, tutaj macie wajchę od zmiany, krótki, długi obiekt, tutaj jest miejsce, do którego wlewamy olej, który był też w zestawie, były też klucze montażowe w zestawie, przedłużka 60, którą mam założoną teraz, wąż, lanca do wiadra, którą wkładamy z sitkiem oczywiście, która ciągnie nam farbę, włącz, wyłącz, wtyczka do prądu, wąż 15-metrowy, tak wygląda sufit, sufit pomalowany na drugi raz, on jest jeszcze mokry, właśnie podsycha sobie, tutaj jest ściana pomalowana, cały ten sufit w salonie też jest pomalowany, nie ma tu gładzi, więc nie ma co tu za dużo wymagać od tego. Tu jest przedłużka, która jest założona, to jest przedłużka z zestawu, pistolet zestawu, to mnie tylko drażni, bo to się nie trzyma, więc to trzeba będzie najprawdopodobniej wykręcić. No i tutaj dysza, którą malowałem, to jest, już wam pokażę, 515 Graco. Także wszystko pasuje, wszystko jakby jest uniwersalne. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy warto kupić, to ja po pierwszym malowaniu powiem, że no jest spoko. Maluje, nie ma powiedzmy lipy. Jeżeli ktoś się uczy malować, chce sobie potrenować rękę, bo to jest ważne, żeby wyćwiczyć ruchy ręki, to jak najbardziej polecam wam ten sprzęt, bo na czymś trzeba potrenować, gdzieś trzeba wprawy nabyć, a ten agregat moim zdaniem bardzo dobrze sobie radzi. I tyle, to są takie pierwsze moje odczucia po pierwszym jakby użytkowaniu tego agregatu. Działa, to jest najważniejsze, działa. Ma tam parę minusów, tak jak wam wspomniałem, aczkolwiek nic nie jest idealne. Działa, maluje i z tego powinniśmy być zadowoleni. I do nauki, czy tam do pierwszych malowań, to jest bardzo fajny agregacik. Także to tyle z mojej strony. Oczywiście ten agregat pojawi się jeszcze w innych pracach podczas innego malowania, innych malowań. Także będę go cały czas testował. Jeżeli coś tylko się wydarzy z tym agregatem, czy coś złego, to oczywiście będę was informował. Tak jakby się stało coś z Wagnerem czy z GX-em, dostaniecie zaraz informację. Także pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia pozostałych moich filmów. Trzymajcie się, hej.